Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W piątek, 7 kwietnia 2023 roku zakończyła się trzydniowa wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Chinach. Warto tutaj dodać, że w czwartek, 6 kwietnia było takie ważne spotkanie trójstronne, w której oprócz Macrona i Xi Jinpinga brała udział także przewodnicząca Komisji Europejskiej Urszula von der Lion. Podczas tego spotkania padło bardzo wiele ciekawych deklaracji, natomiast myślę, że warto rozpocząć dzisiejszy odcinek podcastu od zacytowania polskiej agencji prasowej. Polskiej agencji prasowej, która w swojej, w swoim, w swojej wiadomości z 7 kwietnia zatytułowała tę wiadomość: Macron nie uzyskał w Chinach niczego w sprawie wojny na Ukrainie. No szanowni państwo, problem polega na tym, myślę, że problem dla polskich mediów i dla wielu ekspertów tak zwanego głównego nurtu w Polsce, że Emmanuel Macron nie poleciał do Chin negocjować pokoju na Ukrainie. Poleciał w towarzystwie około 50 przedstawicieli francuskiego biznesu, aby podpisać lukratywne kontrakty dla swojej gospodarki, dla gospodarki francuskiej. No i tutaj warto to mieć na uwadze, że Francja prowadzi politykę realną, politykę realną i kieruje się po prostu konkretnymi korzyściami gospodarczymi, handlowymi dla swojego kraju, a nie różnego rodzaju wzniosłymi wzniosłymi ideami. I to myślę, że jest coś, co bardzo mocno różni. Ekspertów i polityków we Francji od ekspertów i polityków w Polsce. No i tutaj, Szanowni Państwo, warto zwrócić uwagę na to, że wpływy francuskie w Afryce drastycznie się zmniejszają, podobnie zresztą jak wpływy Stanów Zjednoczonych, na oczywiście korzyść Chin. Chiny prowadzą bardzo szeroką ekspansję gospodarczą w Afryce. Wiemy doskonale, że te plany wizyty w Chinach to są plany jeszcze z zeszłego roku. Wtedy Macron chciał namówić Olafa Scholza, kanclerza Niemiec, do takiej wspólnej wizyty. Wiemy, że Scholz zresztą poleciał sam, poleciał podobnie jak Macron robić interesy dla swojego kraju konkretne. Twarde interesy, I, i warto tutaj mieć na uwadze, że w tym otoczeniu prezydenta Macrona byli bardzo poważni przedstawiciele francuskiego biznesu. Mówimy o wielkich koncernach, takich jak Airbus czy koncern energetyczny EDF, jeśli chodzi o energetykę nie tylko zresztą jądrową. No i też warto zauważyć, że ten, ta wizyta prezydenta Macrona wcale nie była wizytą tylko i wyłącznie kurtuazyjną, ale zakończyła się podpisaniem konkretnych umów. Koncern francuski EDF podpisał umowę z chińskim koncernem CGN, jeśli chodzi o takie długoterminowe partnerstwo w zakresie elektrowni jądrowych. Tutaj także została podpisana umowa między EDF a chińskimi firmami w branży morskiej energetyki wiatrowej. No a Airbus podpisał porozumienia, które dają możliwość budowy nowej linii produkcyjnej w Chinach. To jest bardzo ważna rzecz. Mówi się nawet o perspektywie podwojenia mocy, mocy produkcyjnych. No to jest to jest ogromna, ogromny zysk dla dla Francji. Zresztą Pekin również potwierdził zamówienie już wcześniej zamówionych 160 samolotów właśnie Airbusa. No, mamy do czynienia z bardzo ważnymi kontraktami gospodarczymi i warto oczywiście też, też powiedzieć, że Xi Jinping podczas chociażby tego czwartkowego spotkania w towarzystwie Urszuli von der Leyen i prezydenta Emmanuela Macrona mówił bardzo dużo, czy bardzo dobitnie mówił o świecie wielobiegunowym, o świecie wielobiegunowym i podkreślał, że Chiny wspierają autonomię strategiczną Europy. To bardzo ważne słowa, moim zdaniem, które, które padły. Pamiętajmy zresztą o pewnym kanonie dyplomatycznym chińskim, który Pewnych rzeczy nie mówi wprost, no ale tutaj rzeczywiście ta narracja chińska o świecie wielobiegunowym, o autonomii strategicznej Europy jest bardzo charakterystyczna i odnosi się oczywiście do zmiany porządku międzynarodowego i budowy nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego, gdzie już Stany Zjednoczone nie będą jedynym hegemonem. Czy w ogóle po prostu przestanie być świat jednobiegunowy, a będzie świat policentryczny? Odniósł się tutaj Xi Jinping oczywiście do częstych wypowiedzi prezydenta Macrona o autonomii strategicznej Europy. Widać, że Chiny dążą nie tylko do rozwoju nowego jedwabnego szlaku, ale dążą do wypchnięcia wpływów amerykańskich z Europy. I te, ta narracja, którą przyjęła administracja prezydenta Macrona, jest moim zdaniem bardzo, czy sprzyja bardzo, bardzo mocno właśnie te, temu spojrzeniu, spojrzeniu chińskiemu. To jest bardzo, bardzo istotne. Jeżeli chodzi o kwestię wojny na Ukrainie, oczywiście była na ten temat rozmowa, jakby strona chińska opiera się na tym na tej swojej propozycji z 24 lutego bieżącego roku, tym dwunastopunktowym planie planie pokojowym, natomiast no, trzeba zrozumieć, że czy wizyta hiszpańskiego premiera Pedro Sancheza, który. Który zresztą odwiedził Chiny pod koniec, pod koniec marca, czy właśnie wizyta prezydenta Macrona, to nie są wizyty których głównym celem jest kwestia zakończenia wojny na Ukrainie. To jest kwestia zagwarantowania swoim gospodarkom właśnie dobrobytu, zagwarantowania korzystnych kontraktów, kontraktów handlowych i, do, i warto mieć to na uwadze, mimo, mimo tej całej narracji, która w Polsce dzisiaj próbuje dyskredytować tę wizytę, wizytę Macrona, mówiąc, że nic nie załatwił. No Oczywiście, że załatwił, ale dla gospodarki swojego kraju, a nie w kontekście wojny na Ukrainie. Dziękuję Państwu za uwagę.